Witajcie, tu Wallace, polski gość od zabawek. W dzisiejszej recenzji wracamy do świata Marvela, a dokładniej do filmu Iron Man 2. Ale zrobimy to z pomocą figurki, która narodziła się nie w Stanach Zjednoczonych, ale w Japonii. Oto przed wami wydany w roku 2013 S.H. Figuarts War Machine. W tym miejscu warto wspomnieć, że po drodze z Japonii nasz dzisiejszy bohater zahaczył o Włochy i figurkę tę na potrzeby recenzji sprezentował mi sklep Japan World IT, za co bardzo dziękuję jego załodze. Jest to figurka firmy Bandai, tak jak Super Robot Chogokin i Robot Spirits, tworzona pod wycelowaną w nas kolekcjonerów banderą Tamashi Nations. Właściwie to najłatwiej opisać S.H. Figuarts jako odpowiednik Robot Spirits dla rzeczy innych niż maszyny. Kamen Rider, Power Rangers, Czarodziejka z Księżyca, Tiger and Bunny. Mógłbym tak wymieniać dłuższą chwilę. A wszystko to i jeszcze więcej zawsze dostaje superpozowalne figurki z dużą ilością części dodatkowych, dając nam do rąk naprawdę satysfakcjonujące zestawy. Kto oglądał film, pamięta, że zbroja War Machine nie zawsze tak wyglądała i pierwotnie była nieużywanym już od dawna pancerzem Iron Man Mark II, który przyjaciel Tony'ego Starka, James Rhodes, wykradł ze zbrojowni po kłótni z coraz mniej poczytalnym bohaterem filmu. Zbroję następnie przekazał wojsku, a to zleciło konkurencji Tony'ego przerobić ją na pierwszego w pełni patriotycznego Iron Mana. Za jego starami zasiadł, a właściwie stanął oczywiście sam Roddy, i tak narodziła się machina wojenna. Jeśli mam być szczery, War Machine zawsze był jedną z moich ulubionych zbroi w filmach. Raz, większość uzbrojenia ma na wierzchu, a więc w wojnie psychologicznej jest to najskuteczniejszy żelazny człowiek i dosłownie widać, że jest to zły tyłek, który zrobi z ciebie sito, jak mu spróbujesz podskoczyć. Dwa, jest to pierwszy Iron Man prawdziwie obrócony przeciwko niemu, bo jego szkieletem dosłownie jest Mark II. Podczas gdy Iron Monger był raczej oddzielnym tworem zaledwie bazującym na szczątkach i planach Mike 1. Wiem, że mówię o fabule zamiast o samej figurce, ale co ja mam tu do powiedzenia? War machine jest po prostu piękny. Ta figurka doskonale odwzorowuje swoją postać i wszystkie detale, po których można ją rozpoznać, są tu obecne i ostre jak żeletka. Malowanie też jest doskonałe, i do tej pory nie znalazłem nic, co by było rozmyte lub miało za mało lub za dużo farby. Tak, wykonanie tej figurki mnie kompletnie zaskoczyło i stawia poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko. Jeśli chodzi o wygląd tej figurki, to w sumie do szczęścia brakuje mi tylko podświetlanego na czerwono reaktora łukowego. Tak, jak to było pokazane na pudełku, niestety wygląda na to, że była to prosta sztuczka photoshopowa, która miała nas zachęcić do zakupu, a wydaje mi się, że w klatce piersiowej jest jeszcze wystarczająco miejsca, by taki układ elektryczny umieścić. Teraz zajmijmy się pozowalnością wall machine. I uwierzcie mi, tym aspektem tej figurki jestem zwyczajnie zachwycony. Łapiemy go. I zaczynamy od głowy, bo zawsze lubię zaczynać od głowy. Mamy tu podwójny staw kulkowy schowany w szyi i ten na jej szczycie nie pozwala na wiele, co dobrze pokaże nam rzut z boku. Tak. Cudów nie ma. Możemy oczywiście rzucać na boki, nie ma sprawy, ale jak widzicie pakiety uzbrojenia tutaj przy ramionach trochę przeszkadzają, ale... Ten staw tutaj w podstawie szyi to po prostu cudo. Po pierwsze, fajnie. Może spokojnie patrzeć na własne buty, ale co lepsze, spójrzcie na to, jak ta część maskuje swój własny ruch. To jest po prostu świetne. I skoro jesteśmy już w tym miejscu, zajmijmy się miniganem, który do figurki montuje się prostym stawem obrotowym, który pozwala, no cóż, na obrót. Jakby co, tą część można wymontować, jeśli ktoś preferuje pokazywać tą figurkę bez uzbrojenia. Dalej mamy taką dźwignię, i tutaj w podstawie minigana mamy kolejny staw obrotowy. I tak jak widzicie, pasek z amunicją, właściwie podajnik amunicji jest gumowy i można go spokojnie wyczepić. Jest to proste, przyjemne, nie stanowi żadnego problemu. Skończyliśmy przy plecach, zobaczmy. Co mamy ukryte tutaj? Tak, jak widzicie, w plecach mamy ukryte silniczki rakietowe. Bardzo ładne silniczki jakietowe, Fajnie, fajnie. I jak widzicie, tu mamy segmentowany korpus. Także ta część sobie trochę dynda. Ale ogólnie ponownie mamy podwójny staw. Segmentowe części, które go opinają. Wygląda to świetnie. O tak. O tak, to jest właśnie piękne. Niezależnie od tego, jak wychylamy ten korpus, nie widać żadnych szpar w pancerzu. No dobra, może odrobinkę tutaj, ale jest to już w miarę ekstremalne. z brzucha. Ale w większości pus wychwycenie czegokolwiek będzie trudne. No może poza tą informacją od producenta, która jest i tak myślę w miarę sprytnie schowana. Także kolejny naprawdę świetnie związany element. Dalej mamy ramiona, które... Zacznijmy od tego stawu kulkowego, który wpina je w korpus. Widzicie tą szarą część? Ona też jest luźna i podąża za stawem kulkowym, także kiedy ona się rusza i to się rusza, ciągle maskując wnętrze figurki. Naprawdę, bomba na jest na zwykłym stawie obrotowym. Jak widzicie tutaj, mamy kolejny staw obrotowy, który w sumie pozwala na taki zakres ruchu. No, mniej więcej tak. Tuż poniżej niego mamy staw obrotowy. Tu mamy podwójny łokieć. Spójrzcie na te wszystkie ładne detale. I mamy aż taki zakres ruchu. No, to jest po prostu cudo. I ponownie wszystko się cudownie maskuje. Prawie, jak w Gundam Master Grade. I tu mamy klapki, ramion, które też się ruszają. I mamy ręce na stawie kulkowym. Ręce są wymienialne. To, na co można je wymienić, pokażę zaraz. Jeśli coś bardzo potrzebuje. Gniazda karabinów też się ruszają. Na dół, jak widzicie, nie wylatują. Mamy tu zaczepy, które też za chwilę pokażę. No, w sumie są jeszcze dwie rzeczy, które na górze warto pokazać. Góra, dół, góra, dół. I tak samo tutaj mamy kolejną dźwignię. Tak. I tak. Jeśli ktoś potrzebuje. Także, kurczę, nawet sam karabin tej figurki jest mega pozowalny. No i mamy też nogi. Tym razem zacznę od dołu, bo na górze są same fajne rzeczy, które chcę zostawić sobie na koniec. Także stopy. Przede wszystkim uświadommy sobie to, że stopy mają po bokach te płyty pancerza, które ogólnie będą trochę ograniczały zakres ruchu, ale jak widzicie, są to miękkie płyty pancerza. Także mogą się odrobinkę uginać pod naszą wolą. W każdym razie, stopy. Przede wszystkim ruch. Do dołu i odrobinkę do góry. Ponownie ukształtowanie nogi jest takie, że cudów nie będzie. Mamy też ruch palca u stóp. Także jeśli ktoś potrzebuje, War maszyn może chodzić na paluszkach. Nie wiem czemu, ale może. Natomiast y, ta część, jak widzicie, też się rusza. Także możemy też odrobinkę nogę zadrzeć do góry. Może to wynika z tego, że. O, tak, teraz będzie lepiej. To zadziemy do góry i teraz. Jednak na ekranie to trudno pokazać, ale jest tu ruch do góry, jeśli ktoś potrzebuje. Oczywiście mamy ruch na boki i mamy też ruch na boki. Wychył, wiecie o co mi chodzi. O, właśnie takie coś. Ponownie, z tym nie jest łatwo, ale coś tam możemy zrobić. Przejdźmy na tyły, pod kolana. Tu mamy klapki, które, jak widzicie, podnoszą się, odsłaniając kolejne silniki rakietowe. Ale przyznaję, nie lubię tych klapek, bo są to oddzielne części stworzone pod wymienianie na inne części i łatwo wypadają. Właściwie nic tak łatwo nie wypada z tej figurki jak te klapki, także gdy zawsze coś przy nich robicie, pilnujcie się. A skoro mówimy o silniczkach, spójrzmy na te detale stóp. Wow, fajna podeszwa! I tak, ten otwór ma zastosowanie, o którym też powiemy za chwilę. Natomiast teraz przejdźmy do jednej z dwóch głównych atrakcji nóg. Jest to dla mnie arcydzieło. Mamy podwójny staw kolanowy, ale spójrzcie, jak on się zachowuje. Odginamy nogę. Tak. Teraz dalej tak. W pierwszej chwili wydawało mi się, że to koniec naszych możliwości, ale nie, nie. Ta część ugina się do środka, kiedy kolano się zgina. Także możemy osiągnąć w sumie takie coś. Wow. Fajne. Do tej pory widziałem taki patent głównie w czogokinach, czasem w rewoltekach, w czymś takim się nie spodziewałem zupełnie. Idąc do góry, mamy oczywiście ruch na boki nad udem i teraz kwestia, która jak pamiętacie w przypadku Iron Ironmana od Hasbro doprowadzała mnie do szewskiej pasji. Jak można zrobić sensowny staw kulkowy, jakikolwiek właściwie staw w tym miejscu, skoro mamy tu tak grubą warstwę pancerza. Na pierwszy rzut oka to będzie od razu zawadzało temu. Więc jak rozwiązano tą kwestię tutaj? Normalnie, ten staw kulkowy kończy się na zawiasie schowanym w kroczu. Także, wow. Widzicie, co właśnie zrobiliśmy? Ten patent widziałem w niektórych Robot Spirits, ale ponownie, tutaj się go kompletnie nie spodziewałem. Spójrzcie, co nam to pozwala zrobić. Szpagat, to po pierwsze. Po drugie, wychył nogi. Ponownie, gdyby nie było tego pionowego stawu, na tym byłby koniec, ale nie. Cudo. I tak samo w tą stronę. Także tak jak mówię, pozowalność tej figurki mnie zwyczajnie zachwyca i już dla samego pokazu tego, co inżynierowie z Bandai tu zrobili, warto było mieć tą figurkę. No, ale nie istnieje takie coś jak figurka idealna. I War Machine też podtrzymuje tę teorię. W jego przypadku mój główny zgrzyt to zapach. Jak tylko wyjmiemy War Machine z pudełka, od razu poczujemy niemiły zapach plastiku. Który, co prawda, nie jest tak silny jak w przypadku tego śmierci lafelbiego, który do tej pory śmiedzi, ale jest to coś porównywalne do zapachu, który czuć od tych starszych rewolteków. Jest to o tyle ciekawe, że w przypadku moich Robot Spirits problem ten nie istnieje. Także jeszcze nie wiem, czy przewietrzenie cokolwiek da, ale po prostu pamiętajcie, że gdy będziecie trzymali war machine w rękach, możecie liczyć na zapach plastiku. I tak jak mówiłem, ręce War Machine są wymienialne, także ta pięść nie jest naszą jedną opcją, na którą będziemy skazani na wieki. Oprócz niej w zestawie dostajemy jeszcze wyprostowaną rękę, przygotowaną do ciosu karate, i rozpostartą rękę, która albo zaraz uściśnie drugą rękę, albo coś złapie, albo wystrzeli ze swojego emitera energii. Oczywiście każda ręka posiada drugą rękę do pary. I w tym miejscu warto zwrócić uwagę na tą klapkę pancerza, która osłania rękę od zewnątrz. Jest to część, która ma stosunkowo mały zakres ruchu, także jestem prawie pewien, że za każdym razem, gdy będziecie próbowali zmienić rękę, ta klapka odpadnie. Szczęśliwie jest tak zrobiona, że jej ponowne wczepienie nie stanowi żadnego problemu i naszym głównym zmartwieniem jest pilnowanie, gdzie upadła, żeby nie zaginęła na wieki. Trochę wcześniej obiecałem Wam, że pokażę, jak wyglądają te zaczepy, które trzymają karabiny pod przedramienami. Także czas to zrobić. Odchylamy zaczepy, wyciągamy karabiny. I zobaczcie, jak to wygląda sytuacja. Dla nas najważniejsze są te dwa ząbki wystające z klamy. Te trzy części nie mają większego znaczenia. Służą po prostu temu, żeby karabin dobrze przylegał do spodu przedramienia. I tutaj na przedramieniu mamy takie dwa małe wcięcia, jedno tutaj gdzie mój kciuk, drugie na początku lufy. Z drugiej strony ładne detale, ale nic ponownie te dwa ząbki i ich wcięcia to sprawa kluczowa. Także teraz wczepiamy to, zamykamy i ponownie te trzy części służą tylko temu, żeby docisnąć karabin, żeby nie miał tutaj luzów. Także jest to fajny patent. Nie pamiętam, żeby te karabiny się wyczepiały w ogóle w filmie, ale jako smaczek myślę, że fajnie, że to w ogóle jest. A teraz pokażę Wam, jak wygląda ta część zamienna dla klap w nogach. Po mojej prawej zwykła klapa, a po mojej lewej niezwykła klapa. I moim zdaniem ta część jest trochę niepotrzebna. Jak widzicie. Jedyne co faktycznie dodaję do tej konstrukcji to dwa malutkie siłowniki, które, jestem pewien, przy najbliższej okazji, przy najbliższym wczepianiu, rozwalą się. Bo, jak widzicie, ten zaczep, który ma je wpinać w gniazdo, jest tak długi, że raz wystaje, a dwa no, to jest tak cienkie, że jak niechby się stało walnie w nogę, to myślę, że pojedynek wygra noga, a to po prostu dosłownie się ugnie. Także ja wolę zwykłą klapę z zawiasem. Też spełnia swoje zadanie i nie nastręcza żadnych kłopotów. No to teraz czas zająć się czymś, co chłopcy lubią najbardziej: spływy i przyległości. Zacznijmy od broni pochowanych na bokach głowy War Machine. Jak pamiętacie z filmu, mieliśmy tam dwa zestawy broni. Po tej stronie mieliśmy mikrowyrzutnie rakiet, a po tej stronie mieliśmy. Trochę innego rodzaju wyrzutnie rakiet, która zawierała pocisk Twoja była żona. I oba te elementy są też dołączone do zestawu i te części, te dwie małe wypustki, które widzicie tutaj, służą do tego, żeby te części wysuwać od góry. Przyznaję, nie jest to proces ani miły, ani łatwy. Także zrobię to poza ekranem i za sekundkę pokażę wam efekt. A obie te bronie wyglądają tak. Ich detale są ostre. Wszystko wygląda, jakby zaraz miało wystrzelić. Po lewej stronie mamy 6 mikro rakiet. Tu mamy byłą żonę i co ciekawe, obie te części ruszają się w górę i w dół. Mało tego, w byłej żonie ten mały języczek pod lufą też się rusza nie wiem po co, ale robi to. I oczywiście to też się rusza w górę i w dół. I myślę, że do tej broni mam takie małe zastrzeżenie, jeśli chodzi o realistykę. Jak widzicie, tak wygląda otwór, w którym chowa się ta broń. Jak się domyślacie, to się podnosi, obraca na zewnątrz i mamy wyrzutnie rakiet. Natomiast spójrzcie, jakiej szerokości jest to. Dwukrotnie większej. Także być może realizm nie jest najmocniejszą stroną tej broni, ale ma ona za to inną cechę, która usprawiedliwia... Ten mały zabieg. Wyrzutnie mikro rakiet dostajemy dwie, także jak już weźmiemy sobie ten rozwód, to możemy wymienić byłą żonę na coś bardziej wystrzałowego. Jak na razie, ta figurka dała nam już sporo atrakcji, ale to jeszcze nie koniec. Zostały nam jeszcze tak zwane efekty specjalne. Mamy dwa zestawy i pierwszy z nich może Wam się naprawdę spodobać. Nie wiem jak to było z Wami, ale dla mnie jedną z najbardziej pamiętnych scen w całym filmie Iron Man 2 było oglądanie War Machine, kiedy pluł ze wszystkich swoich karabinów naraz. I dzięki tym efektom specjalnych możemy to odtworzyć na naszej półce, bo dostajemy po pierwsze wielgaśny efekt specjalny dla lufy karabinu Gatlinga. Tak, to się nazywa fajny efekt. Jak widzicie, tu mamy zaczep, to się wpina w środek lufy. I dostajemy jeszcze dwa mniejsze efekty specjalne, które nakłada się na lufy mniejszych karabinów. Także mówiąc ogólnie, do rozpierduchy trzy kroki. O tak, to po prostu wygląda świetnie. Bandai naprawdę zrobiliście kawał dobrej roboty dodając te trzy niepozorne części do zestawu. I żebyście skończyli tylko na tym, ale nie dodaliście do niego jeszcze więcej. Kolejna zdolność, którą War Machine zademonstrował w filmie, to zdolność do pełnego lotu. I chyba fajnie by było, gdyby figurka, która do tej pory dała nam już tyle, dała nam jeszcze coś, co nawiązuje do tej zdolności. I wiecie co. Dała. Cztero elementowo dała. Spójrzcie, co się dopina do nóg. Cztery naprawdę konkretne fachowo zrobione płomienie wychodzące z wylotów silników w butach i okolicach. Pełen bajer. Po pierwsze, jest to ostre, także pilnujcie się, żeby się tym nie skaleczyć. Ale po drugie, to ma konkretną masę. Nie tylko jest to tak wysokie jak półnogi, ale też swoje waży, także są to płomienie z prawdziwego zdarzenia i jest to kolejny element, który sprawia, że ta figurka naprawdę jest super. Niestety ze zdolnością lotu wiąże się mój drugi główny zgrzyt z tą figurką. Jeśli poświęcono tyle uwagi tej funkcji, dano nam płomienie, dano nam wysuwane silniki, to dlaczego w takim razie nie zadbano o to, aby typ ten można było ładnie eksponować na półce? Chodzi mi o to, że w całej tej figurce do tej pory nie znalazłem ani jednego punktu do wczepienia podstawki. Mało tego, figurka jest na tyle ciężka, że klamry mocujące, które moje podstawki posiadają, może i opinają się wokół jej klatki piersiowej, ale nie chcą zupełnie trzymać się, rozsuwają się, ta figurka jest tak masywna. Także wielki, wielki minus za to, że dano nam takie smaczki, ale nie upewniono się, że możemy cieszyć się nimi. Także w sytuacjach, kiedy War Machine nie jest trzymany w naszych rękach. No i nadszedł czas na porównania. A zatem zacznijmy od czegoś równie japońskiego co War Machine. Po lewej Super Robot Chogokin Chou eugen a po prawej Robot Spirits Gundam 007 Sword. A żeby było bardziej marvelowo, po lewej Iron Man Mark 6 z kinowej serii Iron Man 2, a po prawej pozowalny Spiderman z filmu Niesamowity Spiderman. A żeby było bardziej TF-owo, po lewej Transformers Reveal the Shield Fallback, a po prawej Transformers Movie Longarm. I żeby na koniec było też bardzo walasowo, damy powszechną puszkę picia i potężne 5 złotych. Tak, 5. Dla War Machine 2 złote to za mało. Podsumowując, War Machine byłby dla mnie niemal idealną figurką, gdyby nie jej zapach i brak wbudowanych rozwiązań dla podstawek tamashi Stage. Ich funkcjonalność bardzo przydałaby się efektom lotu, które bez nich bardzo trudno dobrze zaprezentować. Mimo tych zgrzytów, figurkę mogę śmiało polecić za jej doskonały wygląd i cudowną pozowalność, które razem będą tworzyły nie lada ozdobę kolekcji każdego fana komiksów i filmów Marvela. Jest to też dobra alternatywa dla osób, które nie mają ochoty niszczyć sobie portfeli zakupem wersji Hot Toys. Także jeśli ktoś się waha czy brać SH Figuarts Y Machine czy nie, ułatwię wam życie. Brać. I to już wszystko na tą wideo recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce. A do tego czasu, trzymajcie się.